Widzieliście, że w grze Hitman 3 można przejść misję bez zabijania kogokolwiek? Wystarczy, że podczas akcji Death in the Family przebierzemy się za detektywa i zaczniemy rozwiązywać zagadkę tajemniczego morderstwa. Następnie musimy szukać pokój jednego z członków rodziny i znaleźć laskę, a później za jej pomocą tworzyć sekretny pokój. W pokoju znajdziemy list sprzed 50 lat, który pozwala nam oszukać zleceniodawcę i wmówić jej, że to morderstwo to tak naprawdę samobójstwo. Zdruzgotana stara baba nie przyjmuje tej wiadomości zbyt dobrze i wyskakuje z najwyższego piętra posiadłości. A czy wy...